W takich momentach tak trochę z zazdrością myślałem o słowotwórstwie języka czeskiego, słowackiego, niemieckiego, w którym konsekwentnie urabia się w odniesieniu do kobiet postacie z sufiksami, czyli z przyrostkami. To nie może być kancler Angela Merkel, to musi być kanclerin, czyli kanclerka, powiedziałoby się po naszemu, prawda? Że tak powiem żartobliwie. Tak jak w Czechach wszyscy używają postaci typu prezydentka, premierka, profesorka, dekanka, docentka i oczywiście postacie nazwiskowe też zaopatrzone w przyrostek, a więc i Havlowa, i Beneszowa, i Różyczkowa, a nawet Brigitte Bardotowa, nie Brigitte Bardot, i Obamowa, żona prezydenta Obamy, i Rooseveltowa, żona prezydenta Roosevelta.